Szanowni Państwo, jest już godzina 12. Witam serdecznie, oficjalnie na 5. Jarmarku Tumskim. A na scenę zapraszam ludzi, dzięki którym ten jarmark odbywa się i w dniu dzisiejszym, i jeszcze przez 2 dni. Serdecznie witam i zapraszam na scenę pana prezydenta miasta Płocka, pana Andrzeja Nowakowskiego, pana wiceprezydenta Romana Siemiątkowskiego, pana dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki i również oczywiście głównego organizatora, pana Pawła Mieszkowicza, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku. I za chwilę poproszę o oficjalne otwarcie, ale zaczniemy od tego, co ważne dla naszego miasta, czyli od hejnału. Bardzo proszę pana prezydenta miasta Płocka tutaj do nas i proszę o oficjalne otwarcie dzisiejszej imprezy. Drodzy płoczanie, szanowni kochani goście naszego książęcego grodu, już po raz 5 spotykamy się na wyjątkowej uroczystości, w wyjątkowym miejscu. Święto naszej Tumskiej ulicy. Święto naszego miasta. 5 Jarmark Tumski, który w tym roku, podobnie jak na początku, kiedy rozpoczynaliśmy naszą przygodę z jarmarkiem, odbywa się podczas Dni Historii Płocka. Bardzo cieszę się, że po raz kolejny wystawców, gości jest więcej niż w latach ubiegłych. Chciałbym w tym momencie bardzo serdecznie podziękować organizatorom, podziękować współorganizatorom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ta wyjątkowa impreza po raz kolejny, po raz 5 już jest w Płocku i jest coraz piękniejsza. Jest coraz więcej wystawców. Jestem przekonany, że będzie także w ciągu tych najbliższych 3 dni coraz więcej turystów i gości, którzy zachwycą się naszym Płockiem. Bardzo, bardzo dziękuję i te podziękowania chciałbym złożyć na ręce organizatorów, którzy są razem tutaj ze mną, z jednej strony pana dyrektora POKiS-u, pana Artura Wiśniewskiego, a także pana Pawła Mieszkowicza, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, które włożyło bardzo dużo wysiłku, podobnie jak pracownicy POKiS-u, w organizację tegorocznego Jarmarku Tumskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję, życzę przede wszystkim udanych 3 dni przy, no mam nadzieję, dobrej pogodzie, która pozwoli nam cieszyć się pięknem Płocka, pięknem ulicy Tumskiej. Jarmark Tumski, 5 Jarmark Tumski uważam za otwarty. Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie. Na scenę poprosiłbym przedstawicieli kolekcjonerów, to znaczy tych, którzy nam pomagają też, bo to nie jest tylko wspólny wysiłek POKiS-u, Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum, mamy 6 współorganizatorów oficjalnie, ale cała rzesza kolekcjonerów z całej Polski, można już powiedzieć, pomaga nam. I bardzo proszę pana Bogdana Kowalczyka z Łodzi, który, dzięki któremu i dzięki jego Federacji Stowarzyszeń Kolekcjonerskich w całej Polsce ten nasz jarmark został rozsławiony. A jako przedstawiciela kolekcjonerów płockich poproszę na scenę pana Franciszka Olkowskiego, nestora kolekcjonerów płockich, bardzo zacnego człowieka, życzliwego duchem wszystkim. Stoisko ma zaraz przy wejściu do wjeździe do banku, bardzo ciekawe rzeczy. Proszę Państwa, oddam może głos panu prezydentowi z powrotem i poproszę o przekazanie kluczy, a potem chciałbym zająć minutkę, żeby przybliżyć to, co ten 5 jarmark ze sobą niesie. Panie prezydencie, bardzo proszę. Przyjmijcie te wyjątkowe klucze do naszego książęcego grodu jako symbol 5 Jarmarku Tumskiego, który przez najbliższe 3 dni będzie sławił imię Płocka w całej Polsce, w całej Europie.
czy obdarowani zechcą coś powiedzieć. Panowie prezydenci, drodzy państwo, jesteśmy zaszczyceni, że ten symbol miasta, książęcego miasta Płocka, znalazł się na te kilka dni w naszych rękach. Możemy powiedzieć w imieniu całej ogromnej, wielotysięcznej rzeszy polskich kolekcjonerów, że dołożymy wszelkich starań, aby nasze stoiska i to, co państwo na nich zobaczą, było dla państwa ogromną atrakcją. Będziemy przez cały czas do państwa dyspozycji i mam nadzieję, że piąty jubileuszowy Jarmark Tumski będzie można znów zaliczyć do imprez najbardziej udanych. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, przybliżę może w skrócie to, że nasz jarmark już jest piąty, a więc jubileuszowy. To jest taki mały jubileusz, ale na pewno jakimś tam osiągnięciem możemy się poszczycić. To jest naprawdę, tak jak powiedział pan prezydent, zasługa bardzo dużej grupy społecznej i dobrego współdziałania z Urzędem Miasta i z jego przedstawicielstwami, to znaczy przede wszystkim z Polskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki. I tu bardzo serdecznie dziękuję dyrektorowi i wszystkim pracownikom za dobrą współpracę. Myślę, że cały czas się docieramy, ale że z roku na rok będzie coraz lepiej. To samo mogę powiedzieć o współpracy z Urzędem Miasta. Naprawdę czuliśmy taki dobry oddech na plecach, wsparcia, oddech wsparcia i dzięki temu, myślę, udało się zorganizować to przedsięwzięcie. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że mamy to, co mamy. Czyli, że jest największa ilość straganów, jaka do tej pory mieliśmy w Płocku. Ja niedawno jechałem w kierunku swojego domu i dosłownie nie mogłem dojechać. Przyszedłem tu z powrotem na piechotę, bo naprawdę całe miasto jest zapchane samochodami, z czego większość to są rejestracje spoza Płocka. To też cieszy i robimy ten jarmark właśnie po to, aby sławić Płock, aby sławić płockie muzea, aby poszczycić się również dokonaniami i osiągnięciami płockich kolekcjonerów. Myślę, że Płock zasługuje na miano miasta, które warto odwiedzić. Myślę, że nie tylko raz do roku będziecie państwo przyjeżdżać tutaj na nasz jarmark, ale zachęcamy do częstszych odwiedzin, bo jest to miasto godne zwiedzania, godne uwagi i godne szacunku przede wszystkim.